No hej, cześć, siemaneczko wam wszystkim moi drodzy, z tej strony Judy i witam was bardzo serdecznie w kolejnym już materiale z gry, jaką jest Age of Mythology Retold. Dzisiaj misja 27, Studnia Losu. Aby dotrzeć do nordyckiego podziemia i powstrzymać Gargarensisa, bohaterowie muszą zdobyć Studnię Losu. No, wydaje się być oczywiste, proste, ale czy takie będzie w praktyce? Zobaczymy. Lecimy, startujemy, a wy strzelcie lajka, subskrybujcie, będzie mi miło. How long ago did the army of Gargarensis pass through here? Not long. A few days, perhaps. They went to the mountains to the north and started building walls and fortresses. Then that is the entrance to the underworld. He has already reached the gate. If he opens that gate, your Ragnarok will happen. We must stop him! Okej, czy to jest już ta ostatnia misja? No, czy ostatnia, to nie wiem. Ale okej, znajdź i najedź wrogi miasta na zachodzie. Okej, dobra, mamy różne tutaj ciekawe zadania. Dobra, dawać. Budować mi tu farmy przede wszystkim, przynajmniej wy. Kurczę, mam dużo tutaj tych gości. Jakoś was muszę porozdzielać, cholera. Dobra, wy na przykład, wy tutaj... Ej, tu są farmy! Jasna cholera, nie zauważyłem tego. Dobra, 200 IQ, brawo ja. Jakoś nie zwróciłem uwagi, wiecie, od razu zobaczyłem, no to budujemy i takie tam. Czy są informacje, że śpią? O, Gargarensis zyskuje cegły z murów Asgardu, zwiększając punkty wytrzymałości murów tego gracza. Okej, super. To nie jest dobra nowina. Nie wiem, chodźcie tutaj, tu was gdzieś dam. To mi zwiększa żywność z farm. Dobra, na razie idziemy typowo pod żywność z farm. A, bo to jest tutaj ta studnia. Ohoho, sam Gargarensis tam chodzi, widzę. Nie jest to dobra nowina. Dobra, drewna na razie mam dużo, więc idziemy typowo w żywność, ale czuję, że to damy radę. Dobra. Gdzie tutaj co? Jakieś zachodnie krainy, w ogóle miejsca itp. Dobra, ja bym tutaj jakiegoś na przykład jednego z tych wysłał tu, żeby trochę przeszukać te obszary. Nie mam pojęcia, gdzie tu może być kopalnia złota między innymi. A, o, dobra, już mamy, okej. Dobra, krasnoludy, jeszcze raz krasnoludy. Dobra, tu już co nieco wiemy, więc idziemy stąd. Jak tu sprawa wygląda? Co my tu mamy? Miasta na zachodzie, czyli gdzieś w tą stronę trzeba będzie się kierować. Tylko żeby nie było zbyt ryzykownie. Ale wcześniej nie było chyba tej... Nie wiem, czy to po aktualizacji nie pojawiło się, że oni niby śpią, bo jakaś aktualizacja wleciała ogólnie. Ale cóż to za aktualizacja, to kto to wie? Dobra. Pojawiacie się, co mnie strasznie cieszy i tu mamy przeciwników. Dobra, średni wojownicy, załatwimy ich bez większych problemów. Natomiast, dobra, jest już wóz, super, bardzo dobrze. Więcej do złota. Natomiast wy chodzicie tutaj i budujecie mury, tak na wszelki wypadek, żebym czuł się tu w miarę, powiedzmy, że bezpiecznie. O, jest kolejna kopalnia złota, ale dobra, dwie kopalnie złota, okej. Dobra. Pomagajcie szybko. Bo tu widzę, że się niezła jadka robi i niestety straty pewnie u mnie będą. No szybko, gdzie wy lecicie? Tu macie lecieć, co wy robicie? Oni jakoś krzywo biegną u mnie. Nie rozumiem tego, za cholerę tego nie rozumiem, ale nieważne. Dobra, idziecie i wydobywacie co możecie. Dobra, więcej ich. No, pomóżcie im. Jej, kurczę, to jest tak dużo, ja tak dużo chcę. Dobra, tu jest 6000 i to jest dobra nowina. Dobra, fajnie, że wam się tutaj co nieco udało, ale ja tu chcę mury postawić. Żeby jakoś to wyglądało. Co tam się znowu wydarzyło ciekawego? A nie, już myślałem, że jakiś komunikat, że znowu coś złego się dzieje. Na szczęście nie. Co ja potrzebuję tutaj zbrojowni i takie tam, okej. Dobra, jeszcze was więcej. Dobra, ci tutaj budują, co jest dobrą nowiną. Dobra, wy budować nie możecie, nie no, kawaleria budować nie może, ten mały minusik. Ale wy już sobie poradziliście, dawać mi mocniejsze mury, bo ojej, bramy potrzebne. Bo to mi nie wystarczy, tu od razu się obudujemy z tej strony. Dobra, dawać tu się najlepiej od razu pojawiajcie. Jeden to w sumie mógłby zacząć budować jakąś tutaj rzeczywiście zbrojownię, w takim miarę powiedzmy, że bezpiecznym miejscu. A jeżeli tu nie ma... Cholera, tu już ktoś, proszę bardzo, już ktoś jest. Mają budyneczki, ja bym tutaj ogrodził, żeby zabezpieczyć po prostu ten... zabezpieczyć tutaj moje kopalnie. Żeby tu nic złego się nie wydarzyło. Dobra, chodźcie tam szybciej, rozwalajcie z nimi. Stąd też zaraz zrobimy jakieś tutaj mury i takie tam.
no to ma być wszystko w miarę bezpieczne. Czy do kopalni potrzebuje ich więcej? Szczerze nie wiem. Można się nad tym zastanowić. Dobra, jeszcze dajmy trochę tych krasnoludów. Dobra, fajnie, że sobie z tym poradziliście. O, tutaj widzę, że przeciwnicy. Dobra, dawać ich najpierw. Widzę, że tu jeszcze takie jednostki. No dobra, jak tam? Nie pojawiają się, o, już się pojawiają, dobra, bardzo dobrze. Dawajcie, rozwalcie już po prostu, co tu jest. Chcę mieć to po prostu z głowy. Dobra, zbrojownia powstała, więc przy okazji tworzymy. Właśnie, ja drewna nie mam. Znaczy, do jedzenia mam dużo jednostek, ale do drewna też ktoś mógłby podejść. Dobra, oprócz tego lecimy tutaj z jakimiś koszarami i nie tylko. Jak tam, rozwalone? No powiedzmy, że w miarę... No, pięknie. Dobra, czyli co? Tutaj... Ujujuj, proszę bardzo, dobra, może damy radę. Taki od razu otwarty bój. Czy uda się to rozwalić? Dobrze by było, bo tu jest kopalnia złota. A ja nie chcę marnować okazji na zdobycie kopalni. Dobra, na razie bijcie to, zaraz się skupicie na wieżyczce. Dobra, wy jest... Znaczy, o, ty tutaj, dobra. Jak tam, idzie jako taką? Co my tu mam? Ujujuj, wróg nadchodzi, słuchajcie, wróg nadchodzi. No tak nie oberwali za mocno niestety, tak jak bym chciał. O, to jakieś fajne rzeczy. Czyli to jest to jedno z tych miast na zachodzie, ale ile tych miast jest, nie mam bladego pojęcia. Dobra, najpierw musicie załatwić tych tutaj. Dobra, kolejny do drewna. Jak tam budowa? Dobra, budowa trwa, to ja sobie przy okazji chyba zacznę tworzyć jednostki. Oj, przydają się i dajmy trzecią erę i idziemy w... Skadi. Ej, no weźcie się na coś, przydajcie, rozwalcie wieżę. Wieża po ogólnie powinna paść szybciej. Teoretycznie, czysto teoretycznie. Dobra, ta leczy, więc też co nieco tam robiłem. Dobra, rozwalicie to. Myślę, że nie powinniśmy przegrać, tylko żeby się nie okazało, że oni mnie teraz najadą z tej strony, bo to też jest możliwe. Niestety, dobra, nie wiem, czy tutaj stąd też mogą, chyba nie, dobra, dawajcie wszyscy tutaj, im szybciej będziemy działać, tym dla mnie oczywiście lepiej, dobra, wasza dwójka tutaj do rąbania drewna, ja mogę już naprawdę dużo tworzyć, dajmy więc, lecimy w kolejne tutaj jakieś fajne rzeczy, przy okazji wy tutaj zabezpieczcie te okolice, no i mówię, zdobyłem bazę, co mnie powinno cieszyć, to jest jedno miasto miało być na zachodzie, dobra, no to rozwaliłem. Jedno było i jest, dla pewności, tak żeby nikt mnie tutaj szybko nie zaatakował, żebym kontrolował tą okolicę. Tutaj sobie coś takiego ogarniemy. I tak jak mówię, mogę troszkę tu lecieć w kolejne jednostki. No dobra, jak tam budowa trwa? Dobra, wy sobie radzicie, ale wy moglibyście zrobić tutaj coś więcej. A, tu dopiero trzecia era. No trzecie ery to jeszcze trochę, może świątynię sobie gdzieś tu strzelimy. No dobra, ale to jest na czas w ogóle, czy ja tu się muszę spieszyć? Chyba nie, to chyba nie była czasówka. Tak mi się przynajmniej wydaje. Dobra, fajnie, że to zbudowaliście, ale teraz jeszcze zrobimy to. Ej, ja mam taki słaby poziom tych murów, one... A, bo ja chyba ich w końcu nie ulepszyłem, bo to raczej nie są ulepszone, no chyba nie. O, proszę bardzo, już się pojawiają lodowe olbrzymy, które też oczywiście będziemy ulepszać. Przy okazji walkirie, które mogą leczyć, to też jest całkiem przydatna jednostka. Dobra, fajnie, że jest trzeci poziom, ale trzeba zaraz lecieć w jeszcze wyższym. Dobra, wykończycie budowę już za chwilę. Czy na razie wróg nie atakuje, więc czy ja się muszę jakoś bardzo spieszyć? No nie wiem. Szczerze mówiąc, nie wiem, czy jest taka konieczność. Dobra, weź podnieś tutaj ten... Co to daje? Machiny wojenne, że machiny wojenne mi ulepsza. No dobra, może być, zanieś to tutaj. O, proszę, jest ulepszenie. No ileż ja na to czekałem przy okazji tutaj sobie. O, tutaj to strzelimy w tym miejscu, tu damy bramę. No i teraz jest teren jakoś kontrolowany. Od razu lepiej to wygląda, natomiast ja potrzebuję tutaj armii, wielkiej armii. Ci cały czas... O, no właśnie, o tym mówiłem. O cholera, ujejeje, co tu się... Oh shit, nie tak miało być. Dobra, walczyć tutaj. Weź tutaj tylko... No nie, oni tu użyli jakiejś czarnej magii. No tak, umiejętności do niszczenia murów. Dzięki. Super jesteście. Dobra, weź to szybko połóż i walcz tutaj, bo tu się robi troszkę nieciekawy dla mnie. Mam dużo możliwości, ale na razie tego nie wykorzystuję. A, tu przestałem budowę. No dobra, ale tu trzeba pomagać na już. Nie pozwólmy, żeby zniszczyli cokolwiek więcej. Dobra, wy tutaj już możecie odnowić te mury, bo... Jak raz tego użyli, to drugi raz tego nie użyją, raczej za szybko. Przy okazji, dobra, co wy tu jeszcze możecie? Kto tu jeszcze może tworzyć? Na razie to tak nie za bardzo ktokolwiek. O, mam te kruki, które służą tutaj do... Chyba one nie atakują, one tylko sprawdzają.
Automatyczny zwiad. Dobra, polecimy sobie gdzieś tutaj. Zobaczymy, jak tam wygląda sytuacja. Walkirie dalej. Niech będą. Tu jakieś, żeby trochę przyspieszyć co nieco. Dobra, i wy jesteście tutaj. Dobra, no to w takim razie wy dokończcie budowę tego miejsca. A dobra, dobra, dobra. No. Widzę, co zrobili. Ojej, zaraz moje biedne kruczki padły, ale przynajmniej wiemy, jak wygląda sytuacja i to jest dobra wiadomość. Wiemy, co i jak. Ja tutaj na wszelki wypadek zacznę jeszcze jakieś wieżyczki tworzyć, żeby troszkę to miejsce po prostu osłaniać. Tu damy sobie bramę. No mówię, no tutaj ten czar dużo zniszczył, ale no czar minął i już go nie będzie. No dobra, ale tutaj tak, bo wy budujecie. Ty również możesz tutaj coś wybudować do czwartej ery. Już mogę przejść do czwartej. Idziemy w to oczywiście. Ragnarok. Bo to było z tymi zbieraczami, ale może pójdziemy tutaj w Tyra. Okej, okay, tyr się przyda. Dobra, tu już zbudowaliście, to też jest super nowina. Ale na razie, no myślę, że... A bo tu jest woda. Można walnąć sobie tutaj jakąś... Ej, to nie miało być to, to miało być to. A, drewna nie mam, no proszę, zobaczcie. Dobra, no tak, ale nie mam drewna, ale ja nie ulepszałem tutaj w ogóle tych wszystkich moich fajnych rzeczy. Trzeba to natychmiast zmienić. Ale no właśnie, drewno. Widzę, że drewna wciąż brakuje. Dobra, więcej tutaj was do drewna. O tak. O dobra, wy już się rekrutujecie. Tutaj co nieco niestety zniszczone, a ja to potrzebuję ulepszać wieżyczki. Dobra, rozwijamy co tylko się da. Jak tu wygląda sprawa? Na pewno domki będę mógł jeszcze potworzyć. No mówię, no tutaj jest obrona taka dość mocna. Ale gdyby tworzyć te balisty, silna przeciwko jednostkom i statkom, przyzwoita przeciwko budynkom, no tak, ale to by się przydało tacy, co szybko rozwalają mury i takie tam, czyli na przykład pójść w tych tarany. Dobra, ulepszymy co możemy. Przy okazji, żeby jakaś tam armia była. Ta czwarta era idzie już bardzo szybciutko do przodu, co też jest dobrą nowiną. Mieliście tutaj coś zbudować, ale braku możliwości. O, ani tu niestety. No nie! No cholera, bywa, co wy tu robicie? Już nacierają kolejni, już mi niszczą mury. Nie, na takie coś tutaj nie pozwolę. Natomiast ja będę chciał iść w tych, bo oni szybko będą rozwalać te budynki, coś czuję. Tak jest, powstrzymajcie. Widzę, że ataki głównie z tej strony będą. Ja ci się nie rek... A, no tak, nie rekrutują się, no bo kolejna era. No i niestety coś mi tutaj zniszczyli. Standardowo. Dobra, macie naprawiać. Zniszczyli, to nic się nie stało. Tak się trzymajmy, jakoś tak dziwnie to wybudowałem, ale no nieważne. Nieważne. No drewno, no nie ma drewna. Kurczę, no niech już będzie ta czwarta era. No niestety teraz, oj, no właśnie, nie ma wszystkiego. Dobra, idziecie tutaj. Tu nie ma dużo złota, ale właśnie, ja muszę zaraz doprowadzić do jakiejś ekspansji. Być może na te zachodnie tereny. No bo tutaj to nie wiem, czy ja będę miał skąd tak właściwie to wszystko brać, co nie? Z tym może być pewien duży problem. Dobra, fajnie, że jesteście. Ja was tu zaraz, no mógłbym próbować, ale nie no, przydałaby się jakaś w miarę ogarnięta armia. Przy okazji ulepszenia, żeby te jednostki były naprawdę mocne. I złoto, bo jak widać ze złotem naprawdę troszkę tutaj kłopotliwa sytuacja mi wyniknęła. No jedzonko jest, a właśnie, no i teraz idziemy oczywiście w rozbudowę. Oj, nie idziemy, jeszcze nie stać mnie. Ale dobra, jak tylko zaczną zbierać to złoto, to naprawdę szybko powinno przebiegać. Dobra, któryś tu nic nie robi, ty nic nie robisz. Do roboty w takim razie, jeszcze jeden, tak jest. Ciężko pracujecie, ale trzeba. Wilki potrzebują mięska. Mięsko mamy, więc tworzymy. Dobra, naprawcie co się da, naprawcie. Jak można to dawać. Dobra. Tak jak mówię, te tarany wydają się być naprawdę dobrą jednostką, która mam nadzieję, że szybko zniszczy tutaj te okoliczne tereny. Ale zanim tam wejdę, wiecie, mam zniszczyć wrota do studni losu, no to może nie być takie proste wcale. Dobra, fajnie, że te ulepszenia mimo wszystko wchodzą na jakieś całkiem fajne poziomy. Tylko żeby to złoto jako tako wyglądało. Tu nie chcę też wszystkich jednostek się pozbyć, bo widać, że to mnie może całkiem drogo kosztować. Dobra, wilczki niech się pojawiają, chociaż wilczki może wyślimy tutaj do tych. Trzeba by ruszyć zaraz na jakiś taki porządny atak. Oby to wszystko całkiem fajnie wyglądało. Dobra, o, ty się jeszcze jeden pojawiłeś, wilczku. Dobra, to idziesz. A przy okazji sprawdźmy krukami trochę tutaj, wiecie, obszary tego typu. Czy tu nie ma kopalni złota, tak na wszelki wypadek? Czy tam czegoś więcej po prostu nie ma?
Dobra, wy już jesteście, to już są czempioni. Dobra, rozwijaj im tarcze i nie tylko, wy tu się rekrutujcie. O, o, a tu nie będzie złota. A, no tak czułem, że tu może być kopalnia złota i 6000, więc to nie jest... Wow, to nie jest mało. Oj, tu nie mogę stracić tych terenów, oj, nie mogę. Dawajcie, dawajcie, szybko, szybko. No i oczywiście rozwalimy im. Wy możecie walczyć, dobra, możecie, ale pokażcie im przede wszystkim. Nie, no nie chciałem tracić krasnoludów i niestety potracę. No, chyba, że szybko się ogarniecie, no widać, że wróg się uczy na błędach. Przeprowadza zaraz potem konkretne inne ataki. No niestety tutaj nie wygląda to najlepiej. Miałem jednostki, ale kurczę, coś oberwały za mocno, no te krasnoludy. Dobra, ilu was tutaj? Kurczę, trochę was zginęło, 6 mi zostało. Radzicie sobie? Oni mają też czempionów już. Oni mają ciężkich wojowników, no to nie są jeszcze tak rozwinięci jak ja. Dobra, co tu się dzieje oprócz tego, że zwierzyny tu jest mnóstwo również. Co to jest? Podpalić wszystkich swoich żołnierzy. Co? Aha, zwiększają atak, ale po co? Przecież oni... O, tu jest jeszcze jedna. Dobra, okej. Okay. Złota mi brakować nie będzie, już to widzę. Już jestem od razu trochę bezpieczniejszy, tak wiecie, czuję się pewniej, widząc co tu się dzieje. Dobra, szybciej trzeba rekrutować tych. Dobra, złota będzie dużo. I widzę, że niestety muszę również pójść w poprawę murów. Mury też muszą być na wyższym poziomie, bo... A nie, bo tutaj u nich to chyba się nie da nawet bardziej rozwijać tego. No troszkę mi szkoda, no ale no jak się nie da, to się nie dam. Dobra, kruk to niech tam sobie leci, przy okazji sprawdza co nieco. Dobra, możemy też iść w jeszcze większe ulepszenia, ale niestety przez to teraz mam tak mało tego wszystkiego. Ale ogólnie moja armia to taka nie jest zbyt pokaźna. No tak, tu wymagane, wymagane. Dobra, wy tutaj się gdzieś pojawicie i będziecie... O, tu jest jeszcze, proszę bardzo, coś jeszcze do zebrania. Dobra, dasz radę to po... A nie, to nie tym. Dobra, chciałem Chirona wybrać. Dobra, chodź, zabierz tą. Okej, tutaj też jakieś wieżyczki. No trzeba tak obczaić mniej więcej, jaka jest siła wroga w tych obszarach, ale mówię, no te pieniążki mnie troszkę ucieszyły, że tutaj jest tak dużo tego złota, no bo te kopalnie to takie... Takie średnie. Dobra, podniosłeś to? Super. No to jak podniosłeś, to od razu dawaj. Nie wiem nawet co to daje, ale chcę to mieć. Dobra, jak tam armia? Bo tak jak mówię, ona trochę nie może stać w miejscu, to trzeba rozwijać. Okej, tutaj nawet nie wybudowali niczego, aż dziwię się. Mocno dziwne. Dobra, kruk przeżyje? Nie, niestety nie. Szkoda, szkoda. No mówię, tutaj też mogą być całkiem ciekawe obszary. Dobra, dobra, was jest coraz więcej i to jest dobra nowina w końcu, bo idziemy. O, ty już jesteś, super. Stwórz mi tu przy okazji to. A ja, tak jak mówiłem wcześniej, zamierzam tutaj trochę przyspieszyć absolutnie wszystko, co dla mnie ważne. Muszę szybciej zdobywać te surowce. Czas tutaj jest absolutnie wymagany. O Jezu, co ja tu zrobiłem? Nie mogę tu przejść. Co jest grane? Dobra, tu atakują, no dawać na nich. Dziki mi wysyłają. Tego mi jeszcze brakowało, bo pełni szczęście. Dobra, kurczę, wysyłam niestety tych, którzy mieli niszczyć mury. Nie najlepiej to wygląda u mnie, nie najlepiej chwilowo. Dobra, kogo tu jeszcze mogę inwestować? Dobra, najpierw to zainwestujemy sobie w szybsze, tutaj trochę szybsze działania. Dobra, zmiana planów, słuchajcie, zmiana planów. Atakujemy. Ja nie mogę im pozwolić, żeby oni sobie tu włazili, że tak powiem, jak do siebie i pozwalać im na zbyt wiele. Nic bardziej to miałeś do kopalni, sianie. Tutaj robić, tu robić, a co to robi? Zbiory sprawiają, że żywność zmiana szybciej. O, no to ja też to chcę. Dobra, fajnie, że się udało. Ojujuj. Dobra, przyzwijmy tu wilkiem. Wycofali się! Bardzo dobrze, bardzo mnie to cieszy, a teraz no tak, wszystko przymrożone. Dobra, wykorzystajmy ten atak, mówię, no jest dość silny. On sobie tutaj będzie pozwalał na dużo, ale ja też dostanę trochę teraz tych punktów wiary, które się przydają. Nie po to ulepszę moje jednostki, żeby one teraz miały nie dawać sobie rady z nimi. Dobra, przy okazji wy tutaj zaraz przyjdziecie i mi tutaj co nieco odnowicie, żeby te mury jakoś się trzymały. Dobra, 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 jak tam wygląda armia moja? Rany do burzenia murów, no jak najbardziej. Ale co rozwalmy co się da, jakieś wieżyczki tutaj chcecie niszczyć szybko. Dobra, fajnie, że się udało. Rozwalcie te mury tutaj. Kurde, i brutto naciera, powiem szczerze, w większych zupełnie ilościach niż się spodziewałem. Ej, dobra, tu będę potrzebował dużo, 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 bo tam to przegram tą walkę, no nie ma co się oszukiwać. Oczywiście hero is fallen. Dobra, ja bym tutaj... kurczę, szczerze mówiąc, chyba bym się nie wycofywał nawet. Będziemy walczyć z kim się dam.
Mogę palić las, ale nie ma jakiego lasu nawet do palenia. Dobra, zamrozić na krótki czas, a nie mogę ich zamrozić? Mogę. Jak widać mogę, ale przegrałem, no ale kurczę, oni tutaj mają naprawdę dużo tą armię. Dobra, fajnie, że to postawiliście, mówię, no tutaj ja bym tu nawalał tych koszar teraz ile się da i po prostu szedł w jak najszybszy możliwy rozwój. Dobra, was sobie gdzieś tu ustawię, jak to wygląda sytuacja. No niestety padliśmy, ale wróg stracił fortecę. Ogólnie stracili dużo tutaj, no ale widzę ile ja potrzebuję. Na razie nie mam armii, no tu widać ile ja, jakie mam braki tak właściwie. No i właśnie żywność też tutaj bardzo, bardzo powolutką. No właśnie, żywność z farm. Dobra, lecimy w tą. Okej, ja już sobie przekieruję moich żołnierzy mniej więcej w to miejsce, bo widzę, że wróg nie będzie się patyczkował. Zobaczcie, oni mają dużą armię, zaraz się odmrożą i kto wie, czy to nie będzie ten moment, żeby przeprowadzić atak z ich strony. Może tak być, ale ja na razie mówię, no nie mam żołnierzy, więc przede wszystkim na tym powinno mi zależeć. Dobra, drewna mam dużo. W ogóle to bym sobie wybudował market, tak żeby wymieniać jak coś tutaj wszystko fajnie i sprytniej w ogóle. Dobra, tu już jedna kopalnia padła, tu jeszcze jest, ale mówię, no tutaj jest tego dużo. Dobra, idziemy tak, w kamieniołom, tak jest, a to, że są bardziej wytrzymali, no na tym mi specjalnie nie zależy. Tak jest, dobra, nie no, no trzeba tworzyć tych żołnierzy i to szybko i wszędzie. Dobra, dołączajcie tam. Mogę wymieniać, ja widzę, że nie mam jedzonka. Kup za... no za drewno. Ojej, co tam się dzieje? Ojej, źle się dzieje, bardzo źle się dzieje. Szybka pomoc, jest tu te mury tych jednostek tutaj, tych skandynawskich, tak szybko padają, że to jest coś niesamowitego. Dobra, będę potrzebować taranów, ale na razie to musimy uporać sobie się z tymi, którzy są tutaj. Ja myślę, że mogę chyba jeszcze coś ulepszyć. Dobra, dawaj Tom. Każde ulepszenie absolutnie na wagę złota u mnie na chwilę obecną. Dobra, jeszcze mówię, no tutaj no właśnie ta wymiana, takie średnie te moje wymiany póki co. Dobra, załatwcie tych tu. Dobra, tam cały czas ktoś będzie wychodził, ale ja też nie chcę, żebyśmy poszli za daleko. Bo to nie o to tu chodzi. Dobra, szybko te wieże mi naprawiać. Tak jest, ale zobaczcie, jak teraz jak mamy te trzy koszary, jak to szybko idzie ten rozwój. Przy okazji, dalej niech walkirie się przy okazji pojawiają. Tutaj najlepiej, jak już jesteście, to się pojawiajcie. Ej, tu jest miasto jeszcze jedno. Skąd ja to miasto wykryłem? Nie mam pojęcia szczerze, przecież tutaj nikim jeszcze nie przejechałem, nie wiem skąd ja to wiem. Być może ktoś tam mówił coś jak przechodziłem, może tak było. Kto wie. Dobra, coraz więcej jednostek i to jest w końcu dobra nowina. Przy okazji, kto może tutaj, to weźcie mi, budujcie te domki. Dobra, 5-6 domków, dobra, dużo mogę tego tworzyć. Dobra, tutaj już się powolutku kończy kopalnia niestety. Jeżeli chodzi o dalsze ulepszenia, no to póki co nie. I cały czas w tej jednostki, nie wiem czy to jest najlepszy wybór u mnie, ale no trzeba coś wybrać tutaj. A dobra, jak oni to szybko budują wszyscy, to coś pięknego. Zaraz te mury mi jeszcze dobudujecie. Jejku, to pięknie wygląda, naprawdę. No, budować, tylko się nie zbagujcie gdzieś tutaj. Macie być, o jeszcze to zbudujcie, tak jest. Żeby się nie okazało, że ja sobie przyblokuję. Powiem szczerze, że wygląda to trochę niepokojąco. Przejdziecie? Nie przemyślałem tego, budując to w tym miejscu. Dobra, mam pomysł. Nie chcę ich oczywiście się pozbywać, więc robicie drewno stąd. Nie tak miało to wyglądać. W ogóle teraz moja możliwość rozwoju mojej armii wzrosła. Bardzo, bardzo ten rozwój jest możliwy. Dobra, lecimy jeszcze w tą. Co my tu mamy jeszcze? To są te balistyka, płonące strzały, no to w to iść nie chcę. Dobra, dawać mi więcej tych jednostek. Tu jakbym ich zaatakował, to mógłbym zawsze O, dobra, to jest chyba tylko jakiś zwiad na szczęście. Oby to tylko zwiad był. Dobra, zabudujcie to tutaj. Im szybciej, tym lepiej. Jednostki cały czas się rekrutują. Ja myślę, że dla pewności to bym część jednostek gdzieś tutaj sobie jednak ustawił. A mówię, to miasto byłoby dobrze też zdobyć. O, dobra, wy już nie macie co robić. Dobra, ja ich prześlę tu, bo tu jest tyle złota, że to jest najważniejsze dla mnie miejsce. Dobra, coraz więcej was, coraz więcej. Jak będę miał już max armię, to myślę, że... No nie. Zrobili mi to. Dobra, przekierowujemy, słuchajcie, wszystkie siły tu. Niestety wróg zrobił to, co ja zamierzałem zrobić. Dobra, zanim to zniszczą, to pewnie chwila minie. Taką mam nadzieję.
Dobra, 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 macie się... Tutaj mają się zebrać dwie mocne armie, dopiero wtedy zaczniemy jakieś dalsze działania. Dobra, wy już również ruszajcie tutaj, no niestety obstawiam, że... No to miasto padnie, ale szybko je powinniśmy odbudować. Na razie złota nie ma, więc i tak nie będę mógł rekrutować za bardzo. Oni już się tu zbierają, widać to, no ja idę tutaj typowo w piechotę. Ale dojdzie zaraz do potężnego starcia, chyba że oni się wycofali. Ej, oni się chyba a nie, dobra, idą. O, widzę, że siła tutaj całkiem mocna, ale moja jest mocniejsza. Tu już nic więcej nie robimy. Ja myślę, że trzeba będzie wykorzystać ten fakt. O, super, tu już wydobycie idzie, super, tak jest. Więc zaatakuję im zaraz te kolejne miasteczka. Przy okazji kogoś się będziemy tam na północy sobie gromadzić. Tak jest, szybka likwidacja. Dobrze idzie, przynajmniej Kairon przeżył, więc on będzie tutaj jeszcze osłaniał. A mówię, ja bym gdzieś spróbował zaatakować tą mieścinę. Być może od morza dałoby się też pewnie radę zaatakować, no ale wybrałem już taką opcję, to niech tak to wygląda. Tutaj przy okazji co chwilę niech ktoś się tworzy, może zrobimy tak, żebyście wszyscy gdzieś tu się pojawiali. Dobra, ja... No i czemu nie atakujecie? Szybko rozwalać te wieżyczki. Jak możecie, to również atakujcie, kogo się da. Jak zniszczymy bazę dodatkową, to zawsze stracą możliwe siły do dalszego ataku. Przy okazji, o, świątynia padnie, tak jest, to jest też dla mnie ważne. Ludowe olbrzymy już tu są, ale to zobaczcie, no idzie wszystko tak, jak się powinno. Tak jest, rozwalcie murem. No, oni sobie tu pozwalają na wiele, ale tak jak mówię, póki co się tym nie przejmujemy, idziemy w te jednostki. O, właśnie jak straciłem to miasto, to... Niestety minus taki, że mogę mniej jednostek rekrutować. Ta brama jeszcze się trzyma. Rozwalać bramę. Jeszcze za dużo tu stracę jednostek niestety. Trochę się... Dobra, zatrzymaliśmy, ale teraz już można doprowadzić do typowego ataku. Tak jest, tu może wilczki. Wilczki jedzenie kosztują, a jedzenia mam dużo, więc na spokojnie. Tutaj dodatkowe siły na wszelki wypadek niech się utrzymują. Jak wygląda sprawa? No na razie troszkę jesteśmy tu przyblokowani. Syn Muspelu! Tak ich tutaj mają. Dobra, umierać szybciej. Tak jest. Nie, no tu i tak muszę to miejsce zaatakować, więc w sumie może dobrze wyszło nawet. Część wojsk, które mi właśnie w tej głównej bazie teraz muszą przekierowywać stąd. Pewnie tych też prędzej czy później przekierują. No nie ma chyba co się nawet dziwić, że taka sytuacja może mieć za chwilę miejsce. Ja tak jak mówię, tutaj musi być spory wzrost dodatkowych jednostek. Nie no, tracimy dużo. Niestety może, dobra, wy to niszczycie tutaj tonu przykład, a nie. Oni się skupiają, wiecie, na jednostkach. Nie, oni mają budynki niszczyć. Bo skoro niszczą szybko, to na to są potrzebne. Dobra, Kaironie, ciebie wycofam. Nie chcę cię stracić, przyjacielu. Dobrze. To drewno to nie w ogóle teraz... No tak, a dobra, o proszę, ty już wydostałem. Coś pięknego, dobra, dawać tutaj. Wiem, że wróg tutaj sobie pozwala na zbyt wiele, no i właśnie. Niestety, doszło do czego doszło, ale oni odnieśli ogromne straty. Więc teoretycznie, jeżeli bym teraz przeprowadził zgrabny atak z tej strony, to kto wie, być może to się uda. No trochę ryzykownie tutaj sobie pogrywam. Ale muszę. Dobra, tutaj macie się rekrutować bez przerwy. Tak jak mówię, być może taki atak z dwóch różnych stron nagle ich nieco zaskoczy. Ja mam zniszczyć wrota, no tak, ale to mówię, zanim zniszczę wrota, tam jest Gargarens i tacy tam... O, bohaterowie się odnawiają, super. Dobra, pomagajcie szybko. Wy kosztujecie... A, pieniądze. No to tak średnio. No dobra, jako tako, że tak powiem. Dobra, tu musimy... No dobra, zniszczmy jeszcze tą bramę. Albo nie niszczymy bramy. Jasna cholera, skąd oni mają tyle tych? Ale oni mają włócznie, więc w sumie na jednostki konne powinni być całkiem skuteczni. Ale to już wsparcie idzie, dobra. Słuchajcie, idziemy, wsparcie za wsparciem. Bardzo ryzykowna zagrywka z mojej strony. Bo jeżeli padnę, to mogę paść naprawdę błyskawicznie. Ale kto nie ryzykuje, ten nie pije szampana, co nie? Dobra, pięknie sobie poradziliście i właśnie rozwalili te koszary. Ja bym się nawet nie skupiał na niszczeniu jakichś tam miast i w ogóle. Tylko chodzi o niszczenie koszar, żeby nie mieli kogo rekrutować. Jak im szybko je zniszczę, to przynajmniej będę miał odrobinę spokoju. Więc myślę, że taktyka nie głupia. Dobra, na razie więcej budować nie mogę. W sumie to część z was sobie wyślę chyba tutaj, żeby zbudować...
Gdzie atakują z zachodu? Kto atakuje z zachodu? Dobra, o, czyli kolejni. Coś wspaniałego. Dawajcie, dawajcie, niech oni sobie atakują skąd tam chcą. Ja przeprowadzę ten atak wystarczająco szybko. Dobra, dawaj do żywności. Co? A to tu mi atakują! O kurde, nie wiedziałem z jakiego zachodu! Dobra, dobra, no to teraz to przyznaję, że tak troszkę się miałem prawo zdziwić. Dobra, 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 wycofujemy jednostki. Kto może, to się tutaj tworzy i walczy. O jasna cholera, ale mnie zaskoczyli, przyznaję. Ale dobra, jest dobrze, mimo tego zaskoczenia początkowego. Tragedii nie ma, że tak powiem. Tragedii nie ma, dobra, no dobijcie tego. Nie wycofujemy jednostek samego. Przeprowadzamy go dalej. Myśleli, że są cwani, że im to wyszło, a to proszę bardzo, ja i tak się obronię. Tak jest, tak jest. Tu macie się twoje. Dobra, pieniążków trochę brakuje, ale. Te pieniążki. A, bo ci też. Nie, ci się nie wycofali. To dobrze, to bardzo dobrze. Okej, tu już kolejne jednostki nacierają, ale mówię, no zobaczcie, tutaj te koszary padają, nie tylko. Zniszczmy to szybko, żeby już nie mogli tworzyć. Dobra, jest dobrze, to z powrotem wracajcie. Mam nadzieję, że w ogóle nie wiedziałem, że tu jest baza, ale obstawiam, że to był taki atak, którym fabularnie nastąpił, tego nie dało się powstrzymać. Niech już ruszają kolejni, dobra, będzie zaraz dalsze wydobycie wszystkiego, zbieranie surowców i takie tam. Dobra, pięknie sobie radzicie, bardzo mnie to cieszy. Gargar, zaatakować na razie nie musicie, jeżeli nie ma takiej potrzeby. Tak, no tutaj zobaczcie, tu już są kolejne świątynie, kolejne ciekawe miejsca. Ale macie tu nadchodzić, atakować tą. O, już jest wsparcie, no. Dobrze, być może wcale nie będzie tej bazy trzeba jej niszczyć i to jest spoko wiadomość. Dobra, waszą tutaj grupkę sobie też wyślemy gdzieś. Czy tu jest bezpiecznie? Nie, dobra, dobra, was to sobie na razie wyślę tutaj. O, walkirie, jakieś tutaj inne, olbrzymy. No, pomagajcie, pomagajcie. Super, rozwalone. Świątynia też zaraz pada. Dobra, myślę, że w sumie taki byłem trochę ostrożny, ale będzie można zaraz zaatakować samego Gargarensisa. Mimo wszystko, a dobra, już nawet więcej jednostek nie mogę mieć, to tylko pokazuje, że mój plan zadziałał tak, jak zadziałać powinien od początku. Dobra, rozwalajcie to, proszę was, bo później też możecie rozwalać. Nie, no tutaj bezpiecznie, już teraz jest absolutnie bezpiecznie. No, jeszcze wieżyczki, dobra, dobra, ej, to mieliście rozwalić. Tylko tak sprytnie i w ogóle, szybko. Zobaczymy. No dobra, 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 jakoś idzie, jakoś idzie. Olbrzymy już przynajmniej nie będą się tworzyć. Wy sobie poradziliście świetnie, ale właśnie, tu jest jeszcze co nieco do zniszczenia. No, 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 dołączcie do nich tutaj, super. Rozwalmy przy okazji wieżyczki, które coś tam mogą poobijać, a mówię, zaraz przejdziemy tutaj. A Gargarensis to chyba uciekł. Dobra, no tak, ci się rekrutują, ale mówię, no efekt u nich jest znikomy. Ja już tylko zbieram surowce, bo i tak nie mogę przeprowadzać dalszej produkcji. Co wy robicie? Co wy robicie? Atakujcie, nie zajmujcie się niczym więcej. A wy możecie już teraz atakować tych. Tak jest. I wrota. O, jeszcze tutaj być może mają jakąś bazę, kto ich tam wie. Nawet jeżeli mają, to jest absolutnie zbędne. Tak, mają tutaj jeszcze co nieco. Dobra, to wy atakujecie to, wy rozwalajcie wieżyczkę. Jak rozwalicie wieżyczkę, no to wiadomo, że bramy, a jak bramy, to już będzie chyba absolutny koniec. No nie, bohaterowie mi jeszcze umierają w tym wszystkim. Najgorzej, najgorzej. Dobra, wieżyczka pada. Padła, cudownie. Mam nadzieję, że te bramy i tak padną, nawet bez tutaj jakichś tam dodatkowych potrzeb wojskowych. Uuu, widzę, że tutaj jeszcze nacierają, no proszę, oni cały czas próbują. No mają tą bazę, to mogą sobie tam co nieco działać, ale tutaj taka horda powstała. Pięknie po prostu wygląda. O, już się tworzą kolejni, dobra, dołączajcie do tej walki. Tak, ty też możesz się dołączyć, dobra, rozwalcie tą bramę, mam nadzieję, że to będzie koniec. Dobra, jest. Ujjjjj. Pokonaj wszystkie jednostki mitologiczne broniące studni losu. No widzę, że co nieco tutaj zrobili, ale też dostają sami. Więc jest okej, okay, jest dobrze. Ta reszta jednostek wykańcza tutaj, robi robotem. No dobra, 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 to wsparcie może tutaj pomóc, na wypadek gdybyście, nie wiem, jakiegoś powodu nie poradzili sobie z nim. I co? Koniec! Mamy to! Powiem szczerze, że poszło całkiem przyzwoicie. Do not let the appearance fool you. The well will take us to Niflheim. You go first, Chiron. If you fall screaming to your death, we'll just stay here. Ah! When you decide which of you will go first, I'll be waiting at the bottom.
A, tu nasi starzy znajomi czekają, no proszę bardzo. No, słuchajcie, Niflheim, już wkrótce, czyli pod powierzchnią znowu schodzimy do podziemia. Ale to i więcej oczywiście już w kolejnym materiale. Jeżeli ten się podobał, to strzelcie lajka, subskrybujcie, a my widzimy się wkrótce. Tak więc do zobaczenia, do kolejnego. Cześć i czołem na razie. Hej.